Dzień dobry w piąteczek. Mamy dzisiaj piękny dzień. Nawet snu nie ma. Zapraszam Was do dzisiejszego dnia. Najpierw czas na kawę i śniadanie z żoną, więc jadę w tej chwili do kawiarni. Tutaj widzimy z tyłu budynek Urzędu Komunikacji Elektronicznej, czy też Ministerstwa Cyfryzacji teraz. Jest w trakcie remontu akurat. A za mną ogród Saski. Jeden z ciekawszych parków. A, nasze kawki są akurat. Możesz przyjść? Możesz. Ale masz wielką kawę. Cappuccino wziąłem. Dostałem cyborga za zapłacenie. Xiaomi? Co? Xiaomi? Xiaomi. Oj, nie widzę swojej twarzy. Może lepiej. Ale dzisiaj jest ziom? Straszny mróz. Dobra, jestem ciekaw, czy tą kamerą 360 da się nagrywać z samochodu. Ja w tej chwili nie mam żadnego uchwytu. Ona sobie stoi tylko na statywie. Więc mam nadzieję, że coś widać. I mam nadzieję, że nie spadnie. Ten statyw, który był dołączany do niej, ma gumki pod spodem, ale to są gumki takie. Stoi na dosłownie 1 mm powierzchni gumowanej. Razy 3, bo są 3 nóżki. Więc dobra, jadę w tej chwili do firmy. Jadę do firmy, ponieważ o 12 mam spotkanie dzisiaj ze swoim szefem. A potem mam spotkanie w jednej firmie, dla której mam przeprowadzić warsztaty. Warsztaty na szczęście prowadzę wspólnie z kolegą, więc sam nie będę gadał przez kilka godzin. No ale taki dzień, w sensie nie mam dzisiaj dla Was za dużo czasu, ale mam odpowiedź na pytanie, które pojawiło się wczoraj po moim filmie na temat tego, dlaczego, czy w jaki sposób otworzyć własny startup, czy jak się zaangażować w jakiś projekt. No i pojawiło się pytanie jednego z widza, jak wpaść na pomysł. I to jest jedna z najtrudniejszych pytań, w sensie ja nie znam odpowiedzi. No widzicie, i przy zakręcaniu właśnie kamera spadła, więc będę kontynuował. Nie znam niestety odpowiedzi na to pytanie, bo to nie jest taka prosta odpowiedź, tak po prostu jak wpaść na pomysł. Jak nie masz pomysłu, to nie rób startupu, tylko idź z kimś, z jakimiś znajomymi, z nimi razem wspólnie róbcie ten biznes. A jeżeli masz, chcesz koniecznie być tą osobą, która ma pomysł, to możesz się zainspirować. Pamiętam kiedyś Mirek Burnejko w jednym ze swoich filmów zdradzał chyba 10 pomysłów na właśnie biznes, więc możesz się tym zainspirować. Podlinkuję Mirka film na dole, bo w 360 chyba nie można robić kart takich klasycznych na YouTubie, więc poszukam tego filmu Mirka i podlinkuję go gdzieś na dole. To jest jeden z chyba najpopularniejszych w ogóle filmów u Mirka. Ale tak, jak nie masz pomysłu, to po prostu nie rób projektu sam, tylko jeżeli masz jakiś talent, potrafisz programować, jesteś grafikiem, masz jakiś zmysł marketingowy czy sprzedażowy, to możesz pomóc w projektach na wiele innych sposobów. Niekoniecznie ty musisz być tym pomysłodawcą. I w tym projekcie, w którym ja teraz biorę udział, ja nie jestem pomysłodawcą, to pomysł przeszedł zupełnie z innej strony. Z racji tego, że jestem osobą techniczną, no to ja pomagam technicznie w tym projekcie, więc każdy ma jakąś swoją rolę i taką rolę powinien znaleźć. Na przykład 2 lata temu robiłem projekt, startup z kolegami i włożyłem w niego gotówkę, swoje własne pieniądze. No projekt się niestety nie udał, co się zdarza. Mówi się, że 9 na 10 projektów upada. Może się zdarzyć rzeczywiście, że ja będę tym, który będzie miał 10 kolejnych projektów, które się nie udadzą, ale jak nie będę próbował, to się nie dowiem, więc warto na pewno próbować. W ogóle to stoję teraz w strasznym korku, zobaczę co się dzieje po drugiej stronie. Jakaś ciężarówka próbuje zaparkować i jest tutaj bardzo ciasno. Na szczęście się jakoś bardzo nie spieszę, bo mam za godzinę dopiero spotkanie, ale jeszcze chciałem się do niego przygotować i jestem w czarnej D. No, już prawie dojechałem. Mam pod pachą
karton z deskorolką, który muszę wysłać na reklamację. Ja nie wiem, czy widzieliście w jednym z moich filmów, taka przezroczysta, świecąca deskorolka. Niestety coś rozłącza, jak się jedzie po wertepach. I to strasznie irytuje moją córkę, która ją uwielbia. Więc leci do serwisu. Mam nadzieję, że z tego serwisu szybko nam wróci. Nie lubię korków. No, to nie takie właśnie. O kurde, rozwalony drzew. Rozwalony. 50. Widziałeś? Nagrywa z obu stron. Masz obiektywy z jednej i z drugiej. Wow. I można sobie, wiesz, pokazywać, jakie fajne rzeczy się widzi. Wow. No, a potem, bo teraz mam vlogi 360 stopni. No, normalnie. Czuję się super excited. VR pełną gębą. 17.30. Stoję w mega korku. Mam nadzieję, że Neska zdążyła po naszą córkę do przedszkola. Bo poprosiłem ją, żeby wyjątkowo ona pojechała, bo korek jest w obie strony. Po prostu najpierw stałem w korku jadąc do Microsoftu, a teraz stoję w przeciwnym kierunku i przypuszczam, że dzisiaj będę stał długo, bo widziałem korek z przeciwnej strony, jak jechałem i nie wyglądało to zbyt optymistycznie. Tam jestem mega zmęczony, przez cały dzień w ogóle nic nie jadłem, zjadłem rano śniadanie razem z żoną w kawiarni, czyli kanapkę i kawę. A potem miałem spotkanie za spotkaniem i przed chwilą szybko z Michałem, kolegą z pracy, wciągnęliśmy takie rolki sushi, bo to raz, że jest szybkie, dwa, jest w miarę niedrogie i zdrowe, więc ten. A ja mam tutaj trochę niezdrowych rzeczy i nie mówię z tyłu o tych kwiatach, które mam dla swojej żony, bo dawno nie dostała ode mnie kwiatów, postanowiłem dzisiaj właśnie kupić jej kwiaty. To mam też cały worek różnych chipsów, bo czasami się zdarza, że Neska lubi wieczorem do jakiegoś filmu coś tam pochrupać. No i niestety zdarza się, że właśnie chrupiemy niezdrowe chipsy, więc kupiłem różne chipsy, wiele paczek, będzie na zapas. Jeżeli macie jakieś pomysły na temat, to ja też zawsze chętnie każdym tematem się zajmę. Zresztą jest taki Kamil, jeden z widzów, z którym mamy fajny kontakt i od czasu do czasu dyskutujemy na Messengerze na różne tematy. I on czasem coś podrzuci fajnego, więc dzięki Ci, Kamil, że jesteś. Jak Ty będziesz miał jakiś temat, to wal śmiało, wiesz, że możesz na mnie liczyć. A dzisiaj jeden z hejterów skomentował mi film, jakąś tam starą recenzję z zeszłego roku, że widać tylko mnie, a nie telefon, który recenzuje. Jakby chciał mnie pooglądać, to pewnie nie przyszedłby po recenzję. Więc dzisiaj krótko zwięźle mu skomentowałem, że tak powiem, dzięki za żale i do widzenia. Czasami tak jest. Więc trochę sucho, ale czasami trzeba, więc ja akurat nie mam problemu z hejterami, w sensie nie. Mam to gdzieś, tak? Niech se hejtują, jak lubią. A w ogóle to po mnie spływa, więc ich sprawa. Dobra, jeszcze raz dzięki i do zobaczenia. Mam nadzieję, że jutro. A i pewnie mnie znowu nie widzieliście, bo siedzę w ciemnym samochodzie. Mojej żonie kwiaty, w zamian dostałem śmieci do wyniesienia.